Cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, z tej strony obcięto włosek 95, obiecałem, że włosy będą niedługo ścięte, ale brody nie tykam. Dlaczego? Dlatego, że broda będzie należeć do was już niebawem, także śledźcie kanał, zostawcie oczywiście subskrypcję, łapeczkę w górę, ponieważ dzisiaj będziemy oglądać rzeczy codziennego użytku, a właściwie jak one powstają. Coś mi przeskoczyła broda, znaczy szczęka. Także jeżeli chcesz wiedzieć jak powstaje, nie wiem, długopis, gumka do gumowania czy cokolwiek innego, zostaw oczywiście łapeczkę w górę, napisz, dźwięk, halo. Halo, dźwięk, słychać dobrze. Dlatego jeżeli chcesz wiedzieć jak powstają rzeczy codziennego użytku, m.in. gumka do gumowania i tak dalej, zostaw oczywiście łapeczkę w górę, napisz hashtag rzeczy, albo hashtag codziennego, albo hashtag użytku. Hashtag należy jak zawsze do ciebie. No i mistrzowskie intro. Rzeczy codziennego użytku. No i dobrze, zaczynamy od mydła. Prawdopodobnie zaczynamy od mydła, czyli jak powstaje 7 rzeczy codziennego użytku, jak one są tworzone. Pierwsza rzecz jest to oczywiście mydło. Wygląda troszeczkę jak smalec, ewentualnie jak drożdże, ale pokażcie mi proces przygotowywania tego. Mamy fabrykę oczywiście mydła, która zajmuje się tym. Jest to mikstura oliwy z oliwek i jakiegoś naturalnego sodu i różnych rzeczy, które później się miesza. I to jest takie całe piętro po prostu tego, że musimy poodciskać to mydło. Później ono jest skrupulatnie wycinane. Dobrze wiem, czyli tak powstaje jakieś tam mydło. Oil paint, czyli jakaś farba olejna prawdopodobnie. Tutaj mamy farbę olejną. Gościa, który jak praca fizyczna narzuca normalnie gdzieś na jakieś ogromne wały, które się gdzieś tam przekręcają, masę tej masy, bo on narzuca taką masę, z której powstaje później ta farba. Czyli taka ogrom mikstur po prostu, który się gdzieś tam ze sobą miesza. Dodajemy oczywiście jeszcze jakieś proszki, żeby wszystko... no się tam po prostu zgadzało, żeby powstał taki kolor farby, jaki ma powstać. A tutaj mamy szminkę. No jestem mega ciekawy. We have a lipstick. Okej, okay. Czyli to jest po prostu ta warstwa taka, którą się gdzieś tam odkręca. Jak ona powstaje? Czyli no masa chemikali i tak dalej, różne pigmenty. Także moje drogie panie, ja rozumiem, że chcecie mieć piękne pomalowane usta, ale faszerujecie się chemią, a wy pijecie alkohol i jesteście tacy. Nieważne, chodzi tylko o to, że faktycznie to jest sprawa tutaj chemiczna i tak dalej. Także kawałki Lego, no tego się dzisiaj nie spodziewałem, że jak powstaje Lego. Całkiem ciekawe, ale Lego, przeczytałem Allegro coś tam. Roztapiane do 590 stopni Fahrenheita, czyli to jest powyżej tam 100 stopni Celsjusza na pewno. No i tak powstają klocki Lego, bardzo fajna sprawa. Wixy, czyli prawdopodobnie będziemy mieli tutaj do czynienia z jakimiś perukami oczywiście. Tom Watson stworzył studio w New York City, które odwzorowywuje za pomocą, aha, linii. I teraz tutaj można dopasować to bezpośrednio, tak żeby pasowało na głowę później. Okej, okay, czyli do tego momentu zazwyczaj się to robi. Czy to jest za pomocą prawdziwych włosów, czy raczej tylko jest to jakiś materiał, który po prostu posługuje do tego, żeby robić peruki. Ciężko powiedzieć, w każdym razie nie znam się kompletnie na perukach, okej, okay? Nigdy nie nosiłem peruki, nie mam pojęcia jak to do końca działa. Także zippers, czyli znaczki, chciałem powiedzieć, zamki oczywiście, które mamy gdzieś tam poprzypinane do bluz, do kurtek, czy nawet w butach. Ludziom, nie wiem, niektórzy ludzie nawet nie mają sznurówek, mają rzepy, bo nie chce im się gdzieś tam zapinać, także mają rzepy i walczą z nimi. Pełno zamków, Grażyna to oczywiście z radością, jej, zrobiłam dniówkę, tyle zamków zrobionych już mam na dzisiaj, koniec, bardzo dobrze. Dodajemy na samą górę i zatrzymujemy, okej. I siódma rzecz, jaką mam na dzisiaj, to wallpapers, czyli ściany. Dlaczego na wejściu dostaliśmy ostatnią wieczerzę i Marilyn Monroe? Ciekawa sprawa, czyli tak, pierwsza warstwa, później dajemy oczywiście inny kolor i tak dalej, wędruje to na ścianę, oczywiście możemy to umyć, czyli zmyć z tego prawdopodobnie farbę, tutaj teraz inny kolor, ciach! No pięknie, to jest silk screen, czyli to prawdopodobnie było coś też silikonowego. No fajnie, fajnie, jedziemy dalej. A tutaj będzie coś dobrego, bo mamy ponczusie, moi drodzy, z lukrem. Tylko, czy one będą całe w lukrze? Mam nadzieję, że nie. Boże, Krispy Kreme. 20 milionów rocznie jest produkowanych takich Krispy Kremów. To bardziej, wydaje mi się, produkcja Stanów Zjednoczonych, ponieważ to tak stereotypowo kojarzy się z policjantami. Policjantami, którzy gdzieś tam zawsze przychodzą na ponczusie i tak dalej. Zobaczcie, kobieta ubrana praktycznie jak w McDonald's. Tutaj ma tą słuchawkę, żeby gdzieś tam rozmawiać z ludźmi bezpośrednio, czyli jeżeli robione są zamówienia, to ta lokacja w ogóle tego sklepu, właściwie tej fabryki, znajduje się w Burbank w Kalifornii. Ludzie do nas dzwonią w każdym momencie i chcą zamawiać nasze ponczusie, które trafiają do frytkownicy i są glazurowane za pomocą tego, jak to się nazywa? Jaki likier, Karol? Za pomocą oczywiście lukru. Ten je, ta je, żują oczywiście, można robić też różne kolory. On jest cały zalukrowany, a dopiero później na górę idzie taka główna warstwa. Oh man!
Najlepsze pączki na świecie. Chyba nie byłeś u nas w Polsce, mordo. No ale tak to jest. I około 50 tysięcy sztuk dziennie wypuszczają. Także ta fabryka po jakimś czasie już się zwróciła. Masz fabrykę pączków, na której zarabiasz. Bardzo fajnie, możesz zatrudniać ludzi, dajemy. Oczywiście jak wygląda proces przygotowania? Mąka, czyli prawdopodobnie ten lukier. Aha, bo to jest samo ciasto. Czyli do lukru jeszcze gdzieś tam dojdziemy. Nie wiem, nie jestem kucharzem, więc tutaj się na tym nie znam. Wycinamy to oczywiście w takie małe ringi, żeby później móc je dać do frytownicy. Ale jak one... Aha, są profilowane, bo jak one nabierają takiego kształtu perfekcyjnego? I to za pomocą oczywiście maszyny. Całkiem ciekawa sprawa. Oczywiście mamy smażonko, czyli one wlatują od góry i od dołu są gdzieś tam przysmażone. No i potem ściana płaczu z lukrem, która przebiega przez wszystkie pączusie. No i tak to się prezentuje, moi drodzy. I wtedy możemy uzyskać wybitne pączki. Pączusie, pączunie. Rewelacja, dobrze. Dobrze? Bardzo dobrze, bardzo smaczne. Dużo tego, strasznie dużo. To wygląda w ogóle jak taka zaciera, bym powiedział. Nie wygląda to dobrze, nigdy nie wiesz, do czego to może posłużyć. Całe te maszyny obklejone z dołu. Ja mam nadzieję, że po każdym dniu tam jest to jakoś myte, że nie jemy starych rzeczy. Czyli nawet w środku nocy tu przychodzę i jem pączki. Nawet w moim domu nie są takie dobre. Ona to powiedziała, naprawdę, to jest masakra. Czyli nie masz co robić w nocy, a akurat nadeszła cię ochota na kalorie, no to lecisz po kalorie, oczywiście, że tak, lecisz po kalorie do sklepu. Wyglądają pięknie, nie mówię, że nie, bo oczywiście, że tak, mogą posłużyć również jako birthday cake, czyli można zrobić z tego ciasto takie, o, świeczkę gdzieś tam na górę i każdy, zamiast kroić to jako tort, to może poczęstować się pączkiem i podziabać, także fajnie. No, tak powstają, moi drodzy, pączki, oni to żrą, są niesamowicie zadowoleni z tego, że mogą sobie pożreć te pączki. Nie jesteście na urodzinach, to nie jest dla was. Okej. Krispy Kreme donut. To są jego ulubione pączki Krispy Kreme. Delicious. Myślałem, że to świnka. Jeb delicious jeszcze powiedziała. No czy to mi jej w myślu? Myślałem, że to świnka Peppa, ale nie. Okej, moi drodzy, i przechodzimy do gumek. I prawdopodobnie będą to gumki. Takie zwykłe do gumowania, które znacie z tego, że... A, rubber bands, czyli to są gumki recepturki. Być może jest możliwość, że faktycznie zwykłe gumki też powstają na bardzo podobnej zasadzie. Ale jak już tutaj widzimy, to jest... ogromna, ciągnąca się w nieskończoność 100-kilometrowa linia zrobiona z tej gumki, która po prostu zostaje utworzona, przerobiona, bo tutaj widzimy, że to leci do jakiegoś... tutaj już widzimy, że to nabrało takiej konsystencji. To wchodzi do oczywiście jakiegoś urządzenia, które to bezpośrednio mieli. Właściwie to zagęszcza. A tutaj mamy gościa, który na takich ogromnych wałach pracuje fizycznie, żeby zrobić z tego jak najcieńsze... Mamy gumkę, recepturkę. To już za dużo. 1,5 mm, dobrze wiedzieć. Czyli 1,5-milimetrowe paski wychodzą i za pomocą tej maszyny jest to obcinane. I później wyglądają jak wyglądają. Jak 100 kg makaronu, rozumiesz to? Nigdy nie wiesz, czy to recepturka, czy makaron, czy to wrzucić na gorącą wodę, czy strzelić sąsiadowi w mordę. No i moi drodzy, to tyle rzeczy codziennego użytku, czyli takich rzeczy jak pączki, które jemy oczywiście codziennie, czy gumki, recepturki, które używamy, żeby zwijać bilony, pęgę, hajsu. Później odłożyć ją gdzieś w jakieś miejsce, żeby nikt o tym nie widział. No ale na dzisiaj to tyle. Więc bardzo dziękuję za oglądanie. Zostawcie oczywiście łapeczkę w górę, napiszcie hashtag rzeczy, albo hashtag codziennego, albo użytku. No i to tyle. Widzimy się jutro, bo odcinki oczywiście codziennie o 15 i w weekendy o godzinie 10. Także czekam na was, mordeczki. Trzymajcie się. Obcięto włosolek 95 mówi wam papa. Do jutra. Hej.